Obecny karawan konny prawdopodobnie wyprodukowany był w Niemczech, ale dostał się na Ukrainę. Z Ukrainy za Zamościem po prostu tam służył do pogrzebów księdzu proboszczowi, temu tam, który był na miejscu. Nie znam nazwiska. No i wysłużył się ten karawan tam za Zamościem. W Allegro znalazłem po prostu sprzedaż, no i zajechałem tam lawetą. Lawetośmy przywieźli tu go do Żor, nie? Do Żor. Dwa lata temu po prostu już mi go naprawiali, bo był zdewastowany. To trzeba było trochę dużo włożyć, jak to się mówi, naprawy. A to jest specjalistyczne, to już nie ma takich kowali, nie ma już tego, nikogo nie ma, musieliśmy sami... Ile on ma lat? Ten karawan prawdopodobnie będzie miał około 100 lat, bo mam wzmiankę taką, mam po prostu, mam... Potwierdzenie z tego. Pod rzeźbą, jeszcze się tam znalazła pod rzeźbą napis... Nie, po niemiecku. Po niemiecku, tak, nie umiem go tam bardzo przeczytać. No karawan, tak. Karawan może jeździć jeszcze. Ja? No to normalnie. Karawan będzie pino konie i po prostu do dyspozycji. Nawet ksiądz proboszcz kanclerz mówi, no by można było po prostu jechać do pogrzebu. Może ktoś by się zdecydował, to znaczy w dzisiejszych czasach są różne wymysły. I może karawan... Karawan jest unikatem, prawda? Ma koła drewniane, niespotykane. Niespotykane, drewniane, nie na oponach. Tylko... Jest też pięknie zdobiony, prawda? Więc tak. Tutaj dużo... Tak, więc no, dużo pracy państwo włożyli, żeby wyremontować, odnowić ten karawan. I on może z powodzeniem, mimo swoich lat, jeździć po Żorach. Jest wszystko na chodach, wszyscy. On po prostu przyjechał, nie? Na lawecie, ale w sumie to tu już po Żorach jeździł. I może się pan jeszcze przedstawić? Co przedstawić? Przedstawić. Ja? Tak. Kazimierz Mikołajek, no szef tej całej kaplicy, przy kaplicy i przy obecnie karawanie. Karawanie. Lachet 2.